piątkowe przedpołudnie uczniowie szkoły podstawowej w Dymaczewie Starym wraz z nauczycielami uczcili stulecie urodzin Ludwika Bajera. Po II wojnie światowej wybudowali tutaj mieszkańcy na pamiątkę tego wydarzenia tragicznego, wybudowali pomnik. Dzieci po krótkiej akademii przypominającej jego postać zapaliły znicze i złożyły kwiaty pod pomnikiem. Ludwik Bajer został powieszony na oczach mieszkańców Dymaczewa Starego 13 października 1945 roku. Ludwik Bajer został zamordowany przez Niemców w czasie II wojny światowej. Za pomoc alianckim żołnierzom został publicznie powieszony na gruszy w Dymaczewie Starym. W miejscu egzekucji stoi pomnik upamiętniający Ludwika Bajera oraz jego historię.